Jak widzicie tutaj za mną na łóżeczku wybrałem sobie ten pokrowiec od... No i słuchajcie, jestem już na ósemce. No i poopowiadam wam trochę, jak było na tym załadunku, no bo... Zobaczcie, co się przede mną dzieje. Angielska ciężarówka. A, tu osobówka stoi. Oh shit. Siemaneczko, witam was w kolejnym vlogu. Jak widzicie, albo i nie widzicie, bo nie wiem jak tam ze światłem na tyłach. Zakupy zrobione na trasę. Jadę, słuchajcie, żony samochodem do domku, właśnie wracam z zakupów. Zrobiłem sobie zakupki. Jadę zaraz je przepakuję do swojego samochodu. No i dzisiaj w nocy, słuchajcie, wyjazd. Tak jest, wyjazd w trasę. Wyjazd w kolejną trasę. Wyjazd po świąteczną trasę. Święta mi minęły ekstremalnie szybko. Dzisiaj, słuchajcie, jest środa, jutro jest czwartek, także trochę po świętach też miałem wolnego, a to ze względu na to, że po prostu miałem dłuższy wyjazd tamten, tak? Jakbym miał krótszy wyjazd, to podejrzewam, żebyśmy byli już w trasie, a że tamta trasa była po prostu długa, to ten wyjazd po prostu się przełożył, tak? Na później. Po prostu trzeba było odpocząć po tak długiej trasie, żeby być wypoczętym i żwawym, gotowym do pracy. Tak jest. Słuchajcie, dzisiaj w nocy, słuchajcie, wyjeżdżam o 3:00. O 6:00 mam być w salonie Mercedesa, w serwisie Mercedesa, odebrać Mieczysława z serwisu takiego ogólnego, okresowego. Po prostu był robiony i trzeba go odebrać. Ciekawe, co tam powychodziło w nim, czy coś było do naprawy, czy nie. To się wszystko okaże jutro, jak będę go odbierał. Na pewno muszę wcześniej wyjechać, bo muszę się przepakować na bazie, zostawić swój samochód, przepakować się do Ubera i Uberem pojechać do Mieczysława. Także trochę wcześniej trzeba będzie z domu wystartować, tak? Myślę, że trzecia to będzie spoko. O, z bazy do serwisu jest pewnie też ze 30 km. Także no, jest co robić. 3:12. Startujemy. I proszę państwa, teleporcik do Mieczysława. Mieczysław odebrany prosto z serwisu, prosto z napraw, prosto z różnych rzeczy. Po okresowym przeglądzie w Mercedesie, w serwisie Mercedesa, słuchajcie, wyjeżdżam i jedziemy, słuchajcie, na załaduneczek 164 km. Słuchajcie, mamy do załadunku. Załadunek mamy, słuchajcie, zaawizowany niby na godzinę 8 do 9. No, nawigacja pokazuje 8:58. Zobaczymy, czy uda mi się to zrealizować, czy załadujemy wszystko bezproblemowo. A2, P30, kierunek Warszawa. Tak jest. Mamy 20 minut, słuchajcie, na to, żeby przejechać przez Warszawę, co powinno się w teorii udać. Choć może na samej końcówce mnie złapać, ale to już jest, wiecie, no chyba jakaś tolerancja jest, że jak już jesteś, to możesz jakoś tam po 300 metrach wyjechać, czy coś tam, nie wiem, jak to jest. Pojedź autostradą. Ale nie przejmuję się tym w ogóle. 20 minut z założenia powinno się udać. W tą stronę się udało. Zobaczymy, jak będzie w drugą stronę. W drugą stronę może nie być tak kolorowo. Ale nie ma co tutaj być, wiecie, jakoś sceptycznie nastawionym. Trzeba być pozytywnie nastawionym, że się uda. Musi się udać, a co? A jak? Jak my nie damy rady, to kto ma dać radę? Wiadomo. Dobra, słuchajcie. Widzimy się później. I 7:00, proszę państwa, wybiła właśnie na zegarku, a my jesteśmy na skrzyżowaniu właśnie Głębockiej i proszę państwa, tu chyba już nas zakaz powoli zaczyna nie interesować, można lecieć dalej, choć pewny na 100% nie jestem, nie wiem, dokąd sięga ten nieszczęsny warszawski zakaz. W ogóle to jestem ciekaw waszej opinii, czy ten zakaz warszawski to dobra opcja, jeżeli chodzi o jazdę ciężarówką po Warszawie.
czy powinni ten zakaz zlikwidować. Jak widzicie tutaj za mną na łóżeczku wybrałem sobie ten pokrowiec od materaca, bo już wygląda po prostu masakrycznie. Mówię, kurde, no w końcu trzeba kiedyś to wyprać. Zabrałem to do domu, wybrałem. No i teraz jakoś to wygląda w końcu. Muszę jeszcze pousuwać te frędzelki, które się czepiają do tego. Ale to już wiecie, to już jest połowa sukcesu, że mi się chciało. Nie, no naprawdę, musiałem już wyprać, bo wiele razy zdarzało mi się na taki czysty materacyk położyć jakąś brudną patelnię, nie? No i tak wiecie, jak można na łóżko patelnię postawić? A widzicie, a można, a można. Kurde, no busem, żeby jechać 70. Naprawdę. No i słuchajcie, wybrałem sobie elegancko, wszystko jest ok. Muszę jeszcze pousuwać te zapachy, bo już któraś osoba z rzędu dzisiaj mi kierowca Ubera powiedział, tam zajrzał się zobaczyć, jak tam mam w ciężarówce, zajrzał sobie. Mówi, ty to jedziesz jak cygan, mówi, z tymi zawieszkami, nie? Tam jest raz, dwa, trzy, cztery choinki, dwa zapachy, ze dwie takie te zawieszki, z tej strony też zawieszki. No i mówi, weź to wywal, nie? Ale już któraś osoba mi to mówi. Ale ja lubię, kurde, no. Co mam na to poradzić? 9,6 km do celu, także za chwilę będziemy na miejscu. Miałem być pomiędzy 8 a 9. No i tak będę, nie? Będę za 13, za 12, może 9 na miejscu. Także spoko, udało się dolecieć w miarę o czasie. Dobrze pewnie było być na tą 8 albo nawet przed 8, no ale niestety nie dało się wcześniej, wiecie sami, na tym serwisie też się zeszło, zanim mi ktoś tam wydał kluczyki, jeszcze okazało się, że moja chłodnia jest zastawiona, zanim odstawili tą chłodnię, bo tam wiecie, stała jeszcze inna ciężarówka przed tą chłodnią. I tak wiecie, no to wszystko trwa, tak? Wszystko trwa. Niestety nie da się przelecieć, a trzeba było też jak najszybciej, żeby tam ten zakaz warszawski oblecieć, żeby tam się, wiecie, nie nadziać na nic nieprzyjemnego. Także wiecie, i tak nie jest źle, i tak nie jest źle. Wyjechaliśmy wcześniej, najwcześniej jak się po prostu udało, tak? Ja byłem i tak wcześniej, byłem przed 6 na miejscu, ale że żadnego pracownika nie było, to nie było komu wydać mi kluczyków. W poprzednich trasach, gdzie oddawałem właśnie, był ktoś tam wcześniej, przyszedł jakieś parę minut wcześniej do pracy i udało się tam coś ogarnąć, ale to wiecie, no czysta czyjaś dobra wola, że wydał mi te kluczyki wcześniej, bo po prostu mógł, a teraz wiecie, no co, nie ma co tutaj oczekiwać, że ktoś ci wcześniej wyda kluczyki, skoro on ma przyjść na 6 do pracy, to od 6 zaczyna pracę, a nie od za 15 czy za 20. Słuchajcie, co chciałbym wam powiedzieć jeszcze. Kurczę, uwielbiam nosić zegarki, nie wiem czy zauważyliście, ale zazwyczaj jakiś tam sikor na ręku jest. Zapomniałem od niego ładowarki, nie? Także dzisiaj jeszcze podziała, pewnie jeszcze jutro podziała i na całe resztę raz niestety jestem bez zegarka. Ach, kurde, no niedobrze, niedobrze. Niestety, niestety. A tu co? No Podlasie, Podlasie, słuchajcie, jestem na Podlasiu, wszędzie dookoła pola, gospodarstwa rolne, czuć krowy, kiszonkę i tak dalej. Teraz sezon chyba jest też rozlewania tej gnojówki, czy tam jak to się tam zwie. Ja to, wiecie, nie, z branżą rolniczą mam tyle wspólnego, co praktycznie nic. No i wydaje mi się, że wiecie, no czuć po prostu, że gdzieś tam na tych polach coś tam rozlewane było. Słuchajcie, wyjeżdżam właśnie z załaduneczku, załadowane, godzina 12.50, tak jest, 12.50, coś wspaniałego bym powiedział, ale co tu się działo, to wam opowiem za chwilę, jak tylko dojadę. No i słuchajcie, jestem już na 8, no i poopowiadam wam trochę, jak było na tym załadunku, no bo też, wiecie, sam czas, ile się tam zeszło, no to o czymś musi świadczyć. Jest tak skomplikowany, wiecie, cała ta procedura załadunku. Pewne rzeczy powinny być według mnie mocno usprawnione. Wiecie, przyjeżdżasz na firmę, stajesz na parkingu przed firmą,
musisz iść z buta najpierw do ochrony, później ochrona cię wysyła do kolejnego biura. Kolejne biuro cię podstawia. Wpuszcza cię na teren tak naprawdę, to nie jest podstawienie. Oni najpierw szukają zlecenia, który to i tak dalej. Schodzi się, na tym już długo się zeszło. Podejrzewam, że 40 minut, jak nie lepiej. Jak już znajdą zlecenie, no to wpuszczą cię na teren całego tego zakładu. Później na terenie zakładu, zależy, który dostajesz magazyn, udajesz się do biura danego magazynu. W magazynie zanosisz tą wuzetkę, którą dostajesz na tym pierwszym miejscu. No i oni ci mówią jeszcze, czy musisz się zważyć, czy nie. Jeżeli musisz się zważyć, to jedziesz na wagę, ważysz się, wracasz znowu tam. Oczekujesz oczywiście w kolejce na załadunek, nie wiem, stało ze 30 aut do tego magazynu i jeżeli chodzi o jakiekolwiek zasady tego, jak ma wyglądać załadunek, nie było żadnych. Przychodził sobie pan magazynier, czy tam wózkowy i brał sobie auto, które mu się tam podobało. W takiej firmie kiedyś pracowałem i zawsze brałem sobie takie auta, gdzie było mało roboty, tak? Wiadomo, że każdy, kto pracuje na takim magazynie, bardzo podobnie robi. Kto ma tam więcej polotów w firmie, to tak działa, nie? No i na tym też się zeszło, bo tak, magazynier wziął tego, co miał 3 palety, tego, co miał 6 palet, tego, co miał 9 palet, a ja dalej stałem. I w końcu gdzieś tam po wielkich oczekiwaniach wziął i mnie. Wziął i mnie, podstawił. Oczywiście już wiele razy się z takim czymś spotkałem, że jak widzą młodego kierowcę, starzy kierowcy, to robi się widownia. Jak on będzie podjeżdżał pod rampę, jak on sobie da radę i w ogóle, ale będzie beka, a może w coś przypierniczy, nie? No i dałem popis oczywiście za pierwszym pod rampeczkę. Pochowali się do kabin w momencie, nie? Śmiałem się niesamowicie, nie? Taką, wiecie, tak pod nosem sobie podśmiechujki z nich robiłem, bo stali i próbowali, wiecie, gdzieś tam mi błąd wytknąć, a później każdy kolejny, kto podjeżdża pod rampy dwie, drugą, czy tam trzecią, czy pierwszą, bo ja na czwartej stałem, to no już tak ładnie mu to nie szło. I wtedy, wiecie, ja wtedy, znaczy, no im wszystkim nie szło, bo żaden nie podjechał za pierwszym razem. Było kombinowanie na dwa, na pięć, jeden chyba z sześć razy próbował podjechać. I stara gwardia, ja nie mówię, ja kiedyś mi ktoś napisał, że ja tam uważam, że jestem najlepszym kierowcą, a inni to nie. Nie, bez przesady. Chodziło mi o to, że wiecie, no wyszli i widziałem, że wiecie, też na radiu, ja byłem czymś zajęty i słyszałem na radiu, jak o mnie rozmawiają, że młody przyjechał pewnie z Ukrainy i tak dalej. A ja miałem włączone radio, tylko się nie odzywałem, bo tam wiecie, czymś zajęty byłem, po prostu ważniejszym niż rozmowa na radiu. I słuchałem, co oni tam o mnie gadają, nie? I no tak niemiło, bo jednak to, wiecie, później w biurze kolego, coś tam, nie? Na kolegę to trzeba sobie trochę chyba zasłużyć, trzeba się nawzajem chyba szanować, żeby tak do siebie mówić, a nie to, że wiecie, że ktoś siedzi za kierownicą, nie oznacza, że tak się powinno robić. Chociaż ja tam też nigdy nie mam pretensji, że ktoś do mnie mówi na ty, tylko chodzi o to, że wcześniej, gdy ktoś nie okazuje szacunku należytego dla każdego człowieka, tak naprawdę, ja nie mówię tutaj o per pan, tylko o takim, wiecie, normalnym zachowaniu, tak? Bo ja, wiecie, do nikogo nie głupot nie gadam i nie chodzę po kimś tam, wiecie, nie wyśmiewam innych kierowców, jak po prostu nie umiem zaparkować, idę i pomagam i to chyba jest najważniejsze, żeby nawzajem sobie pomóc, gdy coś nie idzie, a nie szukać, wiecie, sensacji, tak? No, ale szybko się panowie przekonali, że no niestety działa to też w drugą stronę, że karma też kiedyś wraca. No i do tych panów rzeczywiście wróciła. Ale no dalej, no co, załadunek, załadowali panowie, zakładali tyczki, zamknęli, zaplombowali dokumenty. WZ-kę oczywiście dostałem i oczywiście to jest taka WZ-ka wewnętrzna w środku w firmie, ale oczywiście do kolejnego biura trzeba było jechać. A, jeszcze waga, wcześniej waga oczywiście, najpierw na wagę, później na parking, z parkingu do biura, w biurze dokumenty, czekanie, nie wiem, z godzinę czekałem na te dokumenty. No i tak wygenerowało się godzina 13, jak stamtąd wyjeżdżałem przed 13, tak? To możecie sobie łatwo policzyć, że no nie jest kolorowo, nie jest kolorowo.
Ale co, no i tak dobrze, że załadowane i lecimy. No i dobra, udało się, słuchajcie, poogarniać wszystkie rzeczy związane z biurem, związane z bazą. Już teraz można rozpocząć oficjalnie trasę w stronę granicy. Oczywiście nie wiem, czy już wam mówiłem. No chyba wam mówiłem, chyba że zapomniałem, że jedziemy do Włoch. Jedziemy do Italii. Także słuchajcie, szykuje się niezła trasa. Znowu będą widoczki. Jedziemy, słuchajcie, w okolice nawet Mont Blanc. Także wiecie, jest szansa, że gdzieś tam w tamtą stronę później polecimy. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. A jak na razie, słuchajcie, ja to się kieruję w stronę Gorzyczek. Tam na pewno będzie jakieś tankowanko, jakieś takie, wiecie, cudawianki, jakaś pauza. Nie wiem jeszcze, na ile dzisiaj mi starczy czasu. W ogóle nie wiem, czy do tych Gorzyczek dolecę. 358 km mam do granicy z Gorzyczkami. Mam właśnie w nawigację wbitą granicę na Gorzyczkach. Także no, kawałek jest. A my dzisiaj o której ruszyliśmy? Proszę mi przypomnieć. Po 6 jakoś było. Tak, po 6. 6.30. Więc 15 godzin, 21.30. No to trochę czasu. Trochę czasu, słuchajcie, jeszcze mamy. No, 4 godziny, nie więcej, 5 godzin. No to może tą granicę byśmy przeatakowali. A ile żeśmy wyjechali dzisiaj? Wyjechaliśmy 5.33, także mamy jeszcze tylko 4.27 na dychę. Także może być ciężko. Może być ciężko. Zobaczcie, co się dzieje na niebie w lusterku. A zobaczcie, co się dzieje przede mną. Wyjechałem z wielkiej chmury deszczu. Tam naprawdę leje, a tutaj już słonecznie, bardzo ładnie. I to mnie cieszy. Aby w stronę słońca. Mam nadzieję, że we Włoszech będzie fajna pogoda. Może uda się coś ciekawego pokazać. Może coś innego niż ostatnio. Wiadomo, że jak zmienia się pogoda, to i zmieniają się też widoczki. Zobaczcie, co się przede mną dzieje. Angielska ciężarówka w Polsce. Normalnie nie wierzę. Na 8 pod Warszawą. Co tu się odwala, nie? Jadę, patrzę, gościu, bo mnie wyprzedzał, nie? Patrzę, a on kierownicę z prawej strony ma. Więc co jest? Wprowadzili ciężarówkę, jeżdżą w Polsce angielską ciężarówką. Patrzę, wyprzedził mnie, angielskie blachy, nie? No mówię, co on tu robi? Prawdziwy rarytasik w takim miejscu spotkać angielską ciężarówkę. Nie wiem, czy mi się zdarzyło już spotkać jakąś angielską ciężarówkę w Polsce. Nie wiem, może teraz? Gdzieś tam na parkingu? Ale taką normalną, wiecie. Taką jak ja jeżdżę, że koni, naczepa. Przez zestaw, nie? A takiej salóweczki jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło spotkać. Właśnie, słuchajcie, wyjeżdżam z parkingu, na którym robiłem pauzę. Słuchajcie, bar Janosik. Całkiem nawet spoko jedzonko. Znaczy, akurat mi się trafiło spoko jedzonko. Zamówiłem sobie kotleta schabowego z frytkami i zestawem surówek i powiem wam, że najadłem się porządnie, sztos, nie? 27 zł kosztował taki zestawik. Miałem wam pokazać, ale byłem tak głodny, że pierdzieliłem go raz dwa. I w sumie jak pomyślałem, że wam go pokażę, to już było nadgryzione i mówię, nie będę wam takich ogryzków pokazywał. Chwali się takie miejsca. Dobrze, że mimo w tych czasach, jakie są, chociaż można na wynos coś zjeść. Niestety, słuchajcie, nie wiem, czekajcie, jak mnie widać jeszcze. Muszę tutaj sobie odpalić światełko, żeby było mnie lepiej widać. Słuchajcie, nie uda mi się dolecieć do Gorzyczek na pewno. 42 minuty na tacho, 85 km do celu, do Gorzyczek, do granicy. Masakra jest, jeżeli chodzi o prędkość, jaką można na tej jedynce rozwinąć. Przez te, wiecie, hopki można wyskoczyć jak małyż na skoczni, wiecie, i trzeba uważać, nie? Jednak wieziemy towar,
a nie chciałbym, żeby on się tam na tej naczepie poprzewracał co chwilę, wiecie. Łup, łup. Już mi tyle rzeczy z półki wypadło, że masakra. Tutaj ta część od Częstochowy, tamten Piotrków i tak dalej. No jeszcze jakoś to w miarę szło, nie? Tamten jeden odcinek jest taki jeszcze najgorszy, taki dłuższy, ale już większość tych odcinków, które tam były w tym remoncie, wiecie, jedzie się po już tej nowszej nawierzchni, także nie ma problemu i to jakoś szło. Tam jest ten odcinkowy pomiar, też on spowalnia, bo tam wiecie, na 7 zł jest on ustawiony. No i trzeba się tego pilnować, żeby wiecie, nie przyszły jakieś głupie mandaty, bo szkoda pieniędzy płacić za takie coś. Zresztą tam nikt nie dyskutował, wszyscy jechali przepisowo, także nie ma co. No i tam duże opóźnienie ze względu na to, tutaj ta część jedynki, no nie zapierniczą, bo szkoda mi wnętrzności, żołądka i tak dalej. Wszystko mi się obija, aż mi niedobrze od tego, wiecie, bujania. Także wiecie, no... Nie zrobimy tego dzisiaj, nie zrobimy dzisiaj gorzyczek. Będzie trzeba zostawić sobie to na po pauzie, tak? Myślę, że dzisiaj to jestem w stanie zrobić 9. W sumie to i tak 9 będzie zaliczona, także tutaj nie ma co, wiecie. Jest wykorzystany 15-godzinny czas. Tutaj to właśnie się kończy czas pracy, nie jazdy. Bo jazdy jeszcze tam by było parę minut więcej. Z tego co się orientuję, już patrzę. Tak, ja... bardzo podobnie, minuta różnicy. No, minuta różnicy, teraz patrzę. Jest tak naprawdę, już jest wyjechane ponad 9 godzin. Także 9 trzeba wykręcić i jechać dalej. Akurat będzie to taka godzina, że wcześniej zaczniemy i wcześniej skończymy. Jutro, wiecie, dzień pełen pracy. Fajnie, bo w dzień będzie taka jazda przez te Czechy, Austrię, Słowenię. Przez te kraje fajnie się jedzie w dzień. Lepiej niż w nocy. Także spoko. Taki będzie plan na jutro. Bo dzisiaj to sami widzieliście. Dzień pełen wrażeń z załadunkiem, ale to taki dzień, wiecie, wyjazdowy, po długim wolnym, to jeszcze się człowiek tak nie wkręcił w obroty, ale myślę, że już od kolejnego dnia to zaczniemy tak, wiecie, z przytupem. Oby takim pozytywnym, bo czasami nieraz się zacznie dzień z takim przytupem, że aż strach myśleć, nie? Zrobiło się za oknem bardzo latarniowo, także może oznaczać to tylko jedno, dojeżdżamy do pompy. W okolicach właśnie takich ważniejszych miejsc na autostradzie, jakiś parking i tak dalej, zazwyczaj jest oświetlenie. No i w tym momencie właśnie też tak jest. Zaczyna się oświetlenie i widzę przed sobą Worlen i KFC. Tak jest. Cafe and Bistro. Także zjeżdżamy i sprawdzamy, czy znajdziemy tam miejsce. Jak patrzę na nawigację, to wydaje się, że ten parking może być nawet spory. Ale to wiecie, to może się tylko wydawać. Sprawdzamy to specjalnie dla was, na żywo. Jakby było miejsce, to zostaje. 76 km zostałoby do granicy. No, chyba może za dupami coś będzie. Tutaj jakieś takie miejscóweczki. Na upartego jeszcze tutaj pod ścianą. Znaczy, no jest niby ten zakaz postoju, ale... Lekko w lewo. Tu mógłbym se stanąć. Ale i za dupami coś jeszcze jest. Dawaj tutaj. Elegancko. Elegancka miejscóweczka. Co prawda nie w rajeczce, ale też nie jest źle. Dobra, teraz musimy się przysunąć jak najbardziej.
A, tu osobówka stoi. Oh shit. Słuchajcie, udało mi się poprosić tutaj państwa, żeby przeparkowali to auto, bo potrzebuję tego miejsca, nie ma kompletnie gdzie zaparkować, są wszystkie miejsca pozajmowane, także poprosiłem, żeby nie przeparkowali te osobóweczki, tak żebym ich nie zastawił, żeby mogli spokojnie wyjechać. No i oczywiście się zgodzili. Słuchajcie, ważna informacja. Myślę, że nie do uniknięcia. Mam nadzieję, że podobał wam się ten vlog. Mam nadzieję, że obejrzeliście go całego. I jeśli chcecie zobaczyć kolejnego, to zachęcam was do subskrypcji. Jeśli podobał wam się ten vlog, to kliknijcie łapę do góry. Dzięki za obejrzenie tego vloga. Na razie. Cześć!